Mówię, że już wiem, po co tu przyjechałem do Warszawy. No to po co? Po co tu jesteś? Słucham? Po co tu jesteś? Po co tu przyjechałeś? Powiedz. Właśnie dla tej chwili. Jesteśmy na zjeździe Neuroklubu, ostatnim tej edycji Neuroklubu, czyli na takim spotkaniu terapeutów wszelkiej maści, którzy w tym uczestniczą, żeby się troszkę czegoś nowego nauczyć, popracować ze sobą i tak naprawdę pobyć w towarzystwie, tak? Ludzi, którzy może podobnie myślą i gdzieś tam mają podobne spojrzenie na to zdrowie. Ja na co dzień pracuję na NFZ, dlatego tutaj przyjechałam. I po to się zapisałam, żeby czegoś się nowego dowiedzieć. Teraz, w którym momencie się znajduję, jeśli chodzi o moją pracę, moją praktykę, czuję, że to jest mało. Fajnie, ludziom się podoba, oni są niby zadowoleni, ale tak naprawdę nic z tego więcej nie wynika, bo tak jak mówię, za 2 miesiące wracają i jest to samo. Każdy trafia tu zawsze po merytorykę, po wiedzę, co robić, jak robić, nie, że nagle zaczyna nam czegoś brakować i czujemy, że no po prostu gdzieś ta nasza praca, terapia, że no szukamy, żeby być lepszym, a tutaj no dostałem zupełnie jakby inną jakość, inne spojrzenie, szersze spojrzenie, szerszy przegląd, sposób bycia, sposób postrzegania, sposób pracy, ludzie. W ramach Neuroklubu, na tych spotkaniach, które dzieją się tutaj oraz na kempach, chcemy tę społeczność budować i zawiązywać coraz lepsze relacje, dlatego że tutaj kładziemy główny nacisk na ludzi. Mam z kim tutaj pracować, ufam tym ludziom, zakumplowaliśmy się też. Sporo osób z kempa znam i się trzymamy do tej pory, więc jakby jest fajna społeczność, nie? Od tej edycji Neuroklubu startujemy też z nową formułą, kompletnie odświeżoną, jeśli chodzi o nasze kempy. To już nie będzie szkolenie, to będą warsztaty, to będzie rozwój, medytacje, taniec, ruch i ludzie. Społeczność, to jest to, na czym chcemy opierać się. Ten Neuroklub, to wiecie, tu wszyscy są jacyś, nie wiem, wymiatacze, że ja to jestem za głupi na to i tak dalej. Ja mówię, kurczę, przecież tak w ogóle nie jest, nie? I tak tłumaczę, że to jest takie miejsce, gdzie naprawdę są ludzie na różnych poziomach, ale tu nikt nikogo nie ocenia. Nie, jak ktoś tutaj przychodzi nowy, to go nie zjadamy, zdecydowanie nie. Raczej staramy się jakoś przygarnąć, trochę może tak przytulić i pokazać, że może się z nami rozwijać i że może być tutaj bezpiecznie przede wszystkim. Dzisiaj po pierwszym spotkaniu mam już pierwsze przykłady, co mogę zrobić lepiej w swojej praktyce i w swoim zdrowiu. Przede wszystkim to, że NIT będzie dobrym początkiem, po studiach na pewno. Zaciekawiła mnie trochę energetyczna praca z emocjami i do tego mój problem w zasadzie z tricepsem został prawdopodobnie rozwiązany. Zobaczymy za kilka tygodni, jak będą ćwiczenia w domu przebiegały, więc i terapię też otrzymałem dla siebie. Dziś jest moje drugie spotkanie i upewniłem się, że niczego się nie boję, że lubię tu przychodzić, jest mi bardzo tu przyjemnie, atmosfera jest taka, że czuję się zaopiekowany. Na pewno nie ma tu ludzi, którzy wyrażają swoje opinie na twój temat, tylko są osoby, które cię wspierają i pomagają ci. Cieszę się, że dołączają do nas nowi ludzie i w ogóle ich nie traktuję jako konkurencję i tak dalej, gdyż no, sam przechodziłem gdzieś tą drogę i sam gdzieś bym może chciał trafić na taką osobę, która by mi kiedyś właśnie coś, no, była życzliwa, pomogła, wytłumaczyła. Tak, chciałbym na taką osobę trafić jak ja teraz, nie? Dlatego tu jestem też między innymi. Na pierwsze spotkanie Neuroklubu, na którym byłam fizycznie i tutaj przyjechałam spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi, była dziewczyna, która w sumie oglądała dosyć dużo webinarów, gdzieś tam to, co Patryk robił na YouTubie, ale nie za bardzo jej to wchodziło. I w sumie dała mi może 2 takie rady, które mi się wydawały oczywiste, a u niej to w ogóle zmieniło o 180 stopni wszystko. I tam 2 miesiące później mi napisała wiadomość na Facebooku, że no to w ogóle zmieniło jej patrzenie na rzeczy i że w końcu mogła się wciągnąć w tą neurodiagnostykę. Dla mnie to było nic, a dla niej to było wszystko. Oprócz takiej zwykłej wiedzy, takiej twardej, zawodowej, to dużo fajnych rozkmin i takich konkretnych, jak na przykład na temat prowadzenia działalności, bo masa osób ją tutaj prowadzi, na temat prowadzenia gabinetu, przyjmowania pacjentów. Nie jest to taka ogólna przedsiębiorczość, ogólne prowadzenie gabinetu, tylko dokładnie w tej działce, dokładnie z takimi pacjentami, z jakimi pracujemy i dokładnie w ten sposób, jaki byśmy chcieli. Był taki przykład chłopaka, który chciał tak samo jak ja, bo ja mam gabinet u siebie w domu.
i chciał też założyć gabinet u siebie w domu i po prostu rozmawialiśmy na ten temat, jakie, co za, co przeciw, wiadomo, te wszystkie wymagania sanitarne i tak dalej, i tak dalej. Musiałem kilka jego wątpliwości rozwiać albo kilka rzeczy mu takich praktycznych z poziomu już kogoś, kto to przeszedł, że słuchaj, to zrób, tego nie zrób, nie. Później się widzieliśmy, mówi, że wszystko spoko, że też już ma u siebie. Zakładałam gabinet rok temu, gdzie raczej nie miałabym takiej pewności siebie, gdyby nie te wszystkie webinary dotyczące samego zakładania działalności, czy też jakiejś tam pewności siebie, że potrafisz, dasz radę, dlaczego nie ty i tak dalej. To ja dzięki Neuroklubowi mam swój gabinet. Ja dlatego to rozwinęłam, bo ja Neuroklub się zaczął. Pierwsza edycja w momencie, kiedy ja byłam na urlopie macierzyńskim, wcześniej pracowałam w szpitalu i ja chciałam otworzyć swój gabinet. Wiedziałam, że to jest ten moment i robiłam wszystko tak, jak oni mi kazali robić krok po kroku, tak? To, co było na Neurokawach, potem na tym, tam było dużo takich rzeczy biznesowych. Ja to zrobiłam krok po kroku. Jestem na takim etapie pracy gabinetowej, że ja nie chcę więcej. I to jest taka grupa wsparcia też właśnie, jeżeli chodzi o pracę gabinetową. Że jakiś problem w gabinecie się pojawi, nie wiemy jak pacjenta ogarnąć, no to można rzucić pytanie właśnie na Neuroklub, czy opisać dany przypadek, dany problem i zawsze ktoś tam odpowie, jakimś pomysłem rzuci, nie? Miałam takiego pacjenta, który mi nie do końca szedł i nawet to było na samym starcie gdzieś tam z Neuroklubem. Nie wiedziałam za bardzo, do kogo z tym uderzyć i trafiła akurat Neurokawka z Maćkiem i jedna była taka kawa o archetypach osobowościowych takich. I po prostu coś tam powiedział, to było takie jedno zdanie, którego już teraz aktualnie nie pamiętam, ale to było takie to mi wskoczyło. Po prostu puzzle wszedł i już obraz się ułożył i to naprawdę popchnęło terapię do przodu. Każdy poniedziałek rano czeka na Ciebie Neurokawa, czyli specjalne spotkanie online, w trakcie którego spotkasz się m.in. z nami i innymi członkami Neuroklubu. Zapewni Ci bardzo dobry vibe i sporą dawkę informacji i motywacji na cały nadchodzący tydzień. Daje uczestnictwo w Neuroklubie. Dużo fajnych webinarów i szkoleń, które mogę sobie otworzyć kiedy chcę, bo w sumie to jest dla mnie najwygodniejsze. Ostatnio jak oglądałam jakby Patryka całą terapię z psychosomatyki na Neuroklubie, to gdzieś poukładałam sobie pewne tematy i tam był jakiś fragment, który mi jakby wypełnił lukę w mojej jakby praktyce, nie? I jakby sobie to wykorzystałam, więc to też mi pozwoliło jakby ten proces tak uzupełnić, nie? Z pacjentem w gabinecie. Wszystkie kursy online'owe, które do tej pory wyprodukowaliśmy, znajdziecie właśnie na platformie Neuroklubu. Te, które były i te, które będą, a będzie ich dalej sporo, wchodzi nowy kurs raz na kwartał. I co miesiąc wchodzą webinary, które ten kurs uzupełniają. Dodatkowo, jeżeli przedłużasz Neuroklub albo kupujesz na przykład na rok, co jest najbardziej optymalną opcją, to masz 10% zniżki na wszystkie kursy stacjonarne, które są u nas w ofercie. Jak zaczęłam oglądać te materiały, dołączyłam do tej społeczności, to okazało się, że jest tu dużo ludzi, którzy mieli tak jak ja właśnie, że tu ta fizjoterapia w ogóle nie miała sensu. I teraz nagle ma sens i to jest magiczne. Moje patrzenie na terapię to w ogóle, nie chcę powiedzieć, że się wywróciło do góry nogami, ale na pewno się otworzyło bardziej. Puszczają po prostu takie hamulce, coś, co cię wcześniej blokuje i nie wiesz, w którą stronę pójść w tym wszystkim. To po takim spotkaniu, zazwyczaj po rozmowie z innymi ludźmi, po dzieleniu się tą wiedzą, idziemy naprzód i zmieniamy ten świat. Możemy zauważyć dzięki tej diagnostyce, którą tutaj zdobyliśmy, że nawet małe rzeczy mogą wpływać na coś większego. Kwestia emocji wpływa na ciało, więc no, nie można pracować tylko ruchowo, ale też emocjonalnie jakoś na pewno trzeba. No a właśnie Neuroprojekt tak podchodzi, a mało kto tak podchodzi. Z dzisiejszego dnia to najbardziej jestem wdzięczna jakby za tą medytację, którą Marek przed chwilą przeprowadził. Nikt nie prosił o Neuroklub, a wszyscy go potrzebowali tak naprawdę. I dziękuję właśnie za to, że powstał i że mamy możliwość na tej fajnej sali, która jest pełna pozytywnej energii, spędzać sobotnie popołudnia. Tematy się nie kończą i wchodzimy na salę o 10 rano, a wychodzimy po północy zawsze. Polecam mocno i mogę powiedzieć z ręką na sercu, chociaż teraz nie mam ręki tam położyć, że no, dziewczyny robią robotę,
I na pewno to, co warto jeszcze uwzględnić, to, że jest dobrze.